Na razie nie jest ta gra ciekawa, pewnie dla Funny, was you showing up on this day in particular. Ale zaufajcie mi, zaraz... To jest cisza przed burzą, zaraz się będą działy rzeczy bardzo ciekawe. No, Alex przeskakuje przez tą poręcz, mimo że masz tutaj obok schody. It's a dangerous route to my father's lab, through the old canals. Today, we're finally on the verge of having a better way. Naprawdę? Jaki? Here, let me buy you a drink. O, dziewczyna mi kupuje drinka, cudownie. Gordon, gdzie są twoje maniery? Coś tutaj jest? Oh, by the way, nice to finally meet you. Mi też. Uśmiechasz się w podejrzany sposób, Alex. Where did she get to? Lamar, come out of there! Uh-oh, everything all right, Dr. Kleiner? Oh, hello, Alex. Well, almost all right. Lamar has gotten out of her crate again. If I didn't know better, I'd suspect Barney of trapping and... My goodness, Gordon Freeman. It really is you, isn't it? Mm-hmm. I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Ostatnio to się źle skończyło. Your talents surpass your loving. Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. Man, Gordon, you stirred up the hive. Naprawdę? O, co to jest? We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Don't worry, he's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. We'll inaugurate the new teleport with a double transmission. You mean it's working? For real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous what about. Cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. I've got to get back on my shift, but okay. Ciekawe, jak Barney się dostał do... Jak zrobił to, że teraz pracuje w... jako ochrona, czy... Nie wiem, jak się nazywają. O mój Boże, Headtrap! Lamar? I thought you got rid of that pest. Certainly not. Never fear, Gordon. She's de-beaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to couple with your head. Fruitlessly. Get that thing away from me! Here, my pet. Hop up. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, not okay. Up there! No! No! Careful, Lamar. Those are quite fragile! Oh, fie. It'll be another week before I can coax her out of there. Yeah. Longer if we're lucky. Barney, you're not an animal person. Okay, dajcie mi ten wreszcie mój kostium. Well, Gordon, go ahead. Slip into your suit now. To jest kolejne nawiązanie do poprzedniej części. I mamy swój kostium. Well, Gordon, I see your HEV suit still fits you like a glove. At least the glove parts do. I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now, let's see. No, ciekawe, jakie są ulepszone. The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear. Doc, we don't have time for this. Co się dzieje? At least get that suit juiced up, Gordon. Good idea. There's a charger on the wall. I've modified your suit to draw power from combine energy outlets, which are plentiful wherever they patrol. Okej. Okej, teraz ładujemy tarczę. Jak zauważyliście, w grze dodane zostały jakieś cienia, których wcześniej nie było. I chyba jakieś achievementy nawet są. Nie jestem pewien. Dobra, w każdym razie chodźmy się przeteleportować wreszcie, ludziska. Wszyscy, ty też. Robisz wajzer. Dr. Kleiner's wait. Position yourself near the panel over there and wait for my work. Okay. Are you there? Yes, yes, Eli. Bit of a hold up on this end. You'll never guess who found his way into our lab this morning.
That's not who I think it is. Indeed it is, and it's our intention to send him packing straight away in the company of your lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Then let's do it. Schwedzel. Let's see. The massless field flux should self-limit, and I've clamped the manifold parameters to CY base and LT orbifold, Hilbert inclusive. Conditions could hardly be more ideal. That's what you said last time. Hey, about that cat. Initializing in 3, 2, 1. Oh. What now? Nie martw się, wszystko jest pod kontrolą. Skończyłem MIT. O! I znowu skończymy. Obracałem przycisk tylko. Tak jak w poprzedniej części. No, teraz mogliśmy coś podłączyć przynajmniej. Ej, chyba się udało. Zobaczymy zaraz. Well, did it work? See for yourself. Hey, Doc. O, zadziałał. Okay. Thank goodness. My relief is almost palpable. Fantastic work, isn't it? Well, I can't take all the credit. Dr. Freeman proved an able assistant. A, dziękuję bardzo. Też to nie było zbyt trudne. Right you are. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. Oh, all right, Johnny. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're in position, I'll send you to Eli's. And not a moment too soon. Okay, jak zwykle uzyska. Ponieważ Gordon Freeman jest bardzo pechowym człowiekiem. Coś nie pójdzie zgodnie z planem. Dzięki, Barney. We're ready to project you, Gordon. Bon voyage. Na razie. And best of luck in your future endeavors. Final scenes. Hell, what is it? O nie, Lamar. Okej, ludziska, jak widzicie, nie do końca teleportujemy się w miejsce, w które powinniśmy się teleportować. Czyli to miejsce. Are you? How did you get in here? Właśnie nie wiem. I'm getting him out of there. Catch him clean in the field. It will peel you apart. Just lost Gordon. Może byście mnie wyciągnęli stąd, osły. Don't worry, Gordon. There he is. Oh, we're missing him again. Z kim on gada? Zawsze mnie to interesuje. Gordon Freeman. O mój Boże. Teraz pod wodę nas przewaliło. Didn't come through. Oh. Where is he? Behind you. Shut it down. Shut it down. Gordon, you must get out of here. Run! Get down out of sight. I'll come find you. Okej, ludziska. To można uznać za początek gry. W tym momencie już nie będzie tak wiele dialogów, więc będę mógł więcej mówić do was. Mam nadzieję, że wytrzymaliście tam początek, który był bardzo cichy z mojej strony. Idziemy dalej, uciekamy od tych kamerek latających i błyskających nam po gałach, tak że nas oślepia to. Spróbujmy zamknąć drzwi, żeby się nie mogli do nas dostać. Za niedługo zdobędziemy naszą pierwszą broń. Broń ikonę serii, zresztą. Może broń, która jest ikoną raczej, ale cóż. Hey, Gordon! No, siema. The Citadel's on full alert, I've never seen it lit up like that. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees, and they'll help you if they can. Okay. I'll come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Mm-hmm. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. O, właśnie, o to mi chodziło. Good luck out there, buddy. Dziękuję za o. Teraz tylko mi dajcie headcraba. Więc mamy naszą pierwszą broń. Przystępujemy do totalnej destrukcji otoczenia naszego, wokół nas. I próbujemy się dostać do laboratorium Black Mesa. Wiecie co? Coś mi się wydaje, że... Au! Coś oślepiłeś mnie. O, wreszcie zemsta, ale to dobrze się... O, jak to dobrze mi zrobiło. Bliska, sprawdzę,
czegoś nie mogę zrobić, bo wydaje mi się, że muzyka jest za cicho, więc zaraz wracam. Okej, to powinno być ją chociaż trochę słychać. Sorry za ten problem z dźwiękiem. Zawsze mam ten problem podczas robienia zagrania gry. Dobra, uciekałem przed tymi policjantami. Nie wiem, jak ich nazywać. Oni się nazywają chyba Combine. Czy takie... wariaty. W maskach gadające śmiesznie, w razie. O! Musimy uciekać przed pociągiem. Przed pociskami. Szczęście nam nic nie zrobili. Możemy biegać w tej grze, przyciskając Shift, co zużywa energię naszego kombinezonu. Tak samo jak świecenie latarką zużywa tą energię, ale... damy sobie radę. Dobra. Mam nadzieję, że za niedługo znajdziemy jakąś broń sensowną. Pistolet na przykład, to byłoby coś. Będziemy wtedy strzelać do tych, co do nas strzelają. Będzie bardziej sprawiedliwa rzeczywistość się nagle stanie. Droga przez kanały. O, apteczkę mi dali nawet. Geronimo! Au! Ty oszuście! Dobra, mam pistolet. Teraz mam broń, więc mogę zdziałać dosyć dużo, koleżanko. Wróćmy i się podleczmy. Idziemy dalej. Uciskam. Nawet nie wiecie, jaką mi to frajdę sprawia granie w tą grę. Po takiej długiej przerwie od niej. W ogóle jakie jest to dziwne robienie, zagrajmy z gry, którą się dobrze zna. No, dobrze. Całkiem dobrze. Te drzwi są zamknięte. Dobra. Pierwszy trup padł z naszej ręki, znaczy no, z ręki broni. Dobrze, że broń nie ma rąk, to byłoby ciekawe. Okej, teraz musimy zrobić taki myk pewien. O, nie musimy. Ale opłaca się przedstawić te beczki tutaj. Za niedługo stąd wyjdą... więcej tej służby bezpieczeństwa, a my jej zrobimy ziaziu później strzelając do nich. No, do beczek właściwie, że ujmując. Teraz czekam na pociąg. Zrobimy bardzo filmową rzecz. To znaczy, przeskoczymy przez pociąg i wejdziemy na drugą stronę. Teraz bardzo szybko tu wejdziemy. Się schowamy przed ostrzałem. O! To musiało zaboleć. Jeszcze więcej ich tam jest. Gin. Gin. Dziękuję ci bardzo. Dobra, no, nie będziemy do nich strzelać na razie. Rozmądźmy się tych beczek tutaj. Zabierzemy sobie jakichś zapasów więcej. Wow. O cholera. Dobra, to chyba wystarczyło, żeby się ich pozbyć. O cholera, chyba będę musiał jednak tego zastrzelić gościa. A może i nie? Próbujmy szybko przebiec tędy. Dobra, udało się. Phew. Więcej amunicji, apteczek. Dobra, mamy jednego. Tam jeszcze jest jeden. A, celownik mi się zlewa z tłem. Nie muszę doczekać, kiedy gra, będziemy mieli... Ała! Pokaż się. Również inteligencja przeciwników w tej grze jest całkiem... dobra. Ups! A, myślałem, że mnie to zaboli bardziej. Fuck! Ale to jest zabawne, dobra. Tak, Gordon Freeman staje się świetnie trenowanym strzelcem. Zresztą pokazał, co potrafi w poprzedniej części. No, chodź tu obok beczki, przejdź. Jeszcze więcej policjantów. Jestem ciekawy, ile komentarzy dostanę. Bungo, to nie są policjanci. To są... właśnie, co to są za ludzie? Gdzie jesteś? Chyba go straciłem z pola widzenia.
tam biegną. Tylko pozbieram to, co możemy. Au, 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 au. Wszystkich stron. Dobra, chodź tędy. Może unikniemy walki z nimi. Jak widzicie, woda jest całkiem ładna w tej grze. Jesteśmy w kanałach. Albo czymś podobnym na razie. Co? Muzyka dalej jest za cicho. Okej, podniosę trochę poziom muzyki jeszcze. Oczywiście musiała się skończyć, zanim to zdążyłem zrobić, no ale cóż, następnym razem będzie lepiej. Siema. Guess those sirens are for you, huh? Good thing you found us. No. You're not the first to come through here by this is the free man. The Combine's reckoning has come. Look, we're just a lookout for the Underground Railroad. Main station's right around the corner. They'll get you started on the right foot. Meanwhile, let my Vortigaunt friend here give you a jolt to get you going. Prądowiec! To jest chyba prądowiec w poprzedniej części. Okej, dzięki. Za cokolwiek to było. We really can't afford to get noticed. Civil protection catches you down here. Ochrona cywilna, okej, dzięki. Ochrona cywilna, Bungo. Takie komentarze zostanę. Bungo, to nie są policjanci, to jest ochrona cywilna. Jesteś głupi. I ekran ładowania, który podsumował to stwierdzenie. Ciszą. Dobra. Rozwalamy to coś. Tą konstrukcję drewnianą. Przechodzimy pod spodem. I zaraz będziemy dalej strzelać do czegoś. To jest nowy przeciwnik. Również znany z poprzedniej części. Będziemy go nazywać Jęzorem. Jak widzicie, wciąga on swoje ofiary. Później odgryza im głowę. No, mam nadzieję, że nie będziemy mieli zbyt dużo problemów z nimi. Są bardzo łatwi do... Bardzo łatwi do ominięcia. Tam coś się dzieje złego. Strzelają do cywili. Ochrona cywilna! Kurde, nie zdążyłem go zabić. Ciekawe, czy da się uratować tego gościa. No dobra. Tam mają jakiś CKM. Więc może bądźmy ostrożni. Zejdziemy ich od tyłu, bo się nie spodziewałem tego. Idioci. Okej, to niedobrze brzmi. Dobra, teraz przejmiemy ich broń. Będziemy się bawić trochę w eksterminację przeciwnika. Dobranoc. Badaj. Wow, dużo już się zrobiło. Boom. Wow. Okej, chyba musimy stąd zbiewać. Chodźmy tędy. Okej, trochę rzeźni zrobiliśmy w tym miejscu. Dobrze zresztą. Idziemy dalej. Nie poddajemy się. Gdzie jest to coś latającego? Dziadostwo? Nie ma tego. No, tu mam znaczek. Czy to znaczyło, że gdzieś tu jest ukryte coś? Jest. Świetnie. Postęp w osiągnięciu. Lokalizator... Lambda? Jest. Yeah. Nie mam pojęcia. Okej, okay, kolejny Jęzor, którego... Wow! Ominiemy. Tego też zresztą. I tego. Albo tego zastrzelimy. Mamy kupę amunicji, więc możemy to zrobić. Ciekawe, czy kupa amunicji śmierdzi. No co? Keep going, friend. That station was raided, but there's others up ahead. Okay. I'm gonna stay here in case any others come through. Gotta keep the railway alive. Chyba się nie najlepiej skończy dla ciebie.